Witam Was wszystkich. Nazywam się Józef Maria Ruszar. Zajmuję się literaturą, głównie poezją polską. A teraz przejdziemy do eksperymentu, bo nie wiem, czy wiecie, ale teraz się dowiecie. Będziecie przedmiotem eksperymentu. Spokojnie, to nie jest tak, że będę igły wam wbijał albo coś takiego robił. Eksperyment jest czysto intelektualny. Otóż chodzi o to, że to, co ja wam dzisiaj opowiem, to jest właśnie wiedza uniwersytecka. No, do wiedzy uniwersyteckiej to jeszcze macie kawałek. Myślałem, że będą starsi, ale ci, którzy są w pierwszej klasie, może będą mieli trochę trudniej, ponieważ wasza znajomość literatury jest zapewne mniejsza niż trzecioklasistów, a przynajmniej tak powinno być statystycznie. Nie mówimy o indywidualnych osiągnięciach. Otóż chodzi o to, że ja od dawna twierdzę, a wy będziecie dowodem w moim twierdzeniu, że nie jest tak, że bardzo trudne sprawy można omawiać tylko na sesjach naukowych. Jeżeli ktoś jest inteligentny i wrażliwy na poezję, bo oczywiście nie wszyscy są, tak jak nie wszyscy są utalentowani muzycznie, na przykład, prawda? Tak samo nikt nie musi być, nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego przymusu, żeby każdy był wrażliwy na przykład na literaturę, a w szczególności na poezję. I tu jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć, że współczesna literatura jest o wiele trudniejsza niż ta, z którą macie do czynienia w szkole. Dawna literatura była oparta o mniej skondensowany przekaz, tak bym to powiedział. To znaczy, jak czytacie na przykład Mickiewicza, prawda, to widzicie, że to jest rozlewne, że to jest śpiewne, że właściwie wszystko jest zrozumiałe, przynajmniej, no nawet na pierwszy rzut oka, prawda? Jak, nie wiem, macie Odę do młodości, bo pewnie jest w szkole, przepraszam, ja dawno chodziłem do szkoły, programy się zmieniają, ale czy nie wiem, Smutno mi Boże Słowackiego, podaję przykłady romantyczne, bo jest 200-lecie romantyzmu. Jak czytacie jakąś balladę z ballad i romansów, jak mamy do czynienia z literaturą starszą, to jest literatura pisana innym językiem. W pewnym sensie jest to łatwiejszy język. Jak czytacie którąś balladę z ballad i romansów Mickiewicza, nie wiem, Świtę Ziankę albo coś, to jaki macie problem? No macie taki problem, że trzeba wiedzieć, jakie były przesądy ludowe w tamtym czasie, prawda? Co to takiego była Świtę Zianka, prawda? Jakiego rodzaju wyobrażenia ludowe były wtedy i tak dalej, i tak dalej. I to wystarczy. Kiedy mówimy o współczesnej literaturze, a w szczególności, kiedy mówimy o najnowszej literaturze, o najnowszej poezji, poezji z drugiej połowy XX wieku. Wasz patron waszej szkoły, Herbert, no ja postawiłem ostatnio tezę na takim jednym spotkaniu profesorów literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mówię, słuchajcie, przecież połowa wierszy Herberta już jest niezrozumiała dla młodzieży. Po prostu Herbert pisał dla ludzi,
którzy mieli porządne wykształcenie klasyczne. Na przykład znali bardzo dobrze mitologię, znali literaturę starożytnych Greków i Rzymian i tak dalej. Tego jest coraz mniej w szkole. A jeżeli Herbert chciał, odwoływał się albo czynił aluzję do tego rodzaju literatury i teraz ktoś nie zna tego rodzaju literatury, to nie ma do czego się odnieść, prawda? I chcę powiedzieć, że dzisiejszy wykład będzie bardzo trudny dla was. To ja nie mam co do tego żadnych złudzeń. Dlatego, że chcę wam pokazać wiersz, który jest skondensowany, czyli trzeba rozsupłać czasami 2-3 wyrazy, jakiś związek frazeologiczny albo jeden wers wiersza. On jest taki skondensowany, że go trzeba po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze, jak rebus. W pewnym sensie współczesna poezja polska, zwłaszcza Różewicz, Herbert czy Polkowski, o którym będziemy dzisiaj mówić, to są w dużym stopniu rebusy. Rebus jest łatwy do rozwiązania, jeżeli macie skojarzenia, prawda? Jest jakiś rysunek, jakaś ikonka. Jeżeli ikonka jest chińska, nie znacie chińskiej kultury, to co? To nie rozwiążecie rebusa. I to, co my dzisiaj zrobimy, będzie takim rodzajem rozwiązywania rebusów. Oczywiście ja tu jestem po to, żeby wam pokazać kontekst, tak? Ja rozumiem, że większość tego kontekstu jest dla was nieznana. Część jest, część nie jest. Więc jestem tu po to, żeby wam pokazać te konteksty i dopiero jak zobaczymy te wszystkie konteksty, to na końcu jeszcze raz będziemy mogli sobie przeczytać wiersz i będziemy go w pełni rozumieć. A poza tym wam powiem tak. 50 lat zajmuję się interpretacją wierszy, bo to jest moja pasja życiowa i z tym pewnie już umrę. I chcę wam powiedzieć, że naprawdę takie największe wiersze, najlepsze wiersze są tak głębokie, że możecie tyle się dowiedzieć z tego wiersza, ile jesteście w stanie zejść w dół, w głąb. Znaczy, mówiąc metaforycznie, jesteśmy jak nurek. Wiecie, że nurek to nie jest tylko ten, co ma hełm i ten i rurę, prawda, do tlenu, prawda? Ale że na przykład poławiacze pereł to są po prostu młodzi chłopcy, którzy mają duże płuca, prawda? Są wytrenowani i oni głęboko schodzą w dół, żeby złapać tego ślimaka z perłą, prawda? Tę ostrygę z perłą. To jest moja ulubiona metafora, kiedy mówimy o interpretacji współczesnych wierszy. Jak weźmiecie Różewicza, Miłosza, Herberta czy Polkowskiego, czy na przykład Szymborską, to tam jest tyle kontekstów, tyle aluzji kulturowych, że czytanie takiego wiersza czasami mnie zajmuje i pół roku. Tak, bo za każdym nowym czytaniem odkrywam jeszcze coś, czego wcześniej nie widziałem. Tak to jest gęste. Dobrze, to tyle ogólnie, a teraz popatrzmy. Jest taki wiersz Piero della Francesca, Madonna Brzemienna. Piero della Francesca był jednym z najwybitniejszych XVI-wiecznych malarzy włoskich. Zbigniew Herbert w Barbarzyńcy w Ogrodzie ma w ogóle taki esej Piero della Francesca, w którym to eseju zresztą mówi o konkretnym obrazie. Konkretny obraz ma tytuł Madonna Brzemienna, czyli Madonna w ciąży, prawda? Słowo brzemienna jest słowem trochę już wychodzącym z użycia, prawda? Więc musimy... I ja chciałbym wam opowiedzieć o wierszu, który napisał Polkowski, właśnie tak zatytułowanym,
ale przy okazji pokażę kontekst kulturowy, to znaczy esej Herberta oraz to, co Gustaw Herling-Grudziński, który 10 razy wspominał ten obraz, tak zrobił wielkie na nim wrażenie. Popatrzmy najpierw na ten obraz. Od razu chciałbym zwrócić uwagę waszą na to, że ten obraz obecnie znajduje się w osobnym małym muzeum. Monterki, ja cały czas będę mówił miasteczko, a czasami będę mówił wieś, bo przepraszam, ale mówimy o Włoszech i nie wiadomo. Włoskie wsie są małymi miasteczkami. To nie jest tak jak w Polsce, prawda, że na przykład na Mazowszu, że macie domy rozrzucone tam wśród pól i tak dalej. Nie, tylko pola są sobie, a wszyscy mieszkają w takim niedużym miasteczku. I jeszcze cecha charakterystyczna, zobaczycie to zresztą zaraz na zdjęciu, to jest górzysty kraj. Polska jest krajem nizinnym, płaskim i właściwie tylko na południu mniej więcej 20% naszej powierzchni, naszego kraju to są w ogóle góry. Pamiętajcie, że Włochy są właściwie wyłącznie górami. Poza Doliną Padani to wszystko to są góry, doliny i jest jeszcze cecha charakterystyczna, że polskie miasta są budowane nawet w górach, są budowane w dolinach. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie miasta włoskie są zbudowane na górach. To jest zabudowanie góry. To jeszcze o tym zobaczymy. I w takim małym miasteczku Monterki w Toskanii, które to miasteczko jest właściwie wsią, dlatego że mieszkańcy po prostu mają okoliczne pola. I był sobie taki obraz na cmentarzu, ściślej mówiąc w kaplicy cmentarnej. I on od kilku lat został, ten obraz to jest fresk, czyli jest namalowany na ścianie, tak? Została wycięta ściana z tej kaplicy, przenieśli do takiego niedużego budynku. Obraz notabene jest mniej więcej wielkości tego całego ekranu. Nie tego, co wyświetlam, tylko całego ekranu, tylko jest bardziej kwadratowy. O. I dla wygody turystów można go dzisiaj obejrzeć w takim muzeum jednego obrazu. Tak na marginesie, wiecie, co to jest fresk i czym się różni od innego rodzaju malarstwa? Fresk, al fresco po włosku, to jest taki sposób malowania, że maluje się na mokrym tynku. Po co się maluje na mokrym tynku? Po to, że jeżeli tynk jest mokry i malujemy farbą, zresztą wodną farbą, to co robi farba? Przenika. Tak ten fresk ma grubości czasami 2 centymetry. Rozumiecie, o co chodzi? Że nawet jeżeli byśmy starli trochę, prawda, to ciągle zachowany jest obraz. To była najbardziej wyszukana metoda malarstwa we Włoszech i nie tylko we Włoszech, bo freski są znane od starożytności. Stąd zachowały się różne freski rzymskie do dzisiaj. Fresk w związku z tym, ponieważ nie da się namalować, freski często są duże, zajmują pół ściany albo całą ścianę, prawda? W związku z czym maluje się je kawałkami. Doświadczony malarz fresków dawał tynk nie na całą ścianę, tylko na ten kawałek, który chciał dzisiaj zamalować, bo tyle był w stanie namalować dzisiaj, prawda? Zostawiał. Na drugi dzień przychodził, kładł następny kawałek tynku, żeby był mokry i malował kolejny kawałek. I tak powstała ta Madonna, prawda? Ona powstawała w takich
kawałkach. Znaczy ona była malowana pewnie wiele tygodni. Wiele tygodni. To a propos jeszcze malarstwa ściennego. Wiecie, jaki jest problem z ostatnią wieczerzą Leonarda da Vinci? Leonardo nie umiał malować fresków. W związku z czym jego jeden z najsławniejszych obrazów ściennych świata nie jest namalowany al fresco, bo Leonardo tego nie umiał i on po prostu namalował obraz na ścianie. I w 2 lata później już trzeba było go reperować i reperują go przez ostatnie 500 lat. A Piero della Francesca był mistrzem w tej dziedzinie, czy na przykład Giotto. Jak zbombardowali Asyż, to zostały odtworzone te freski właśnie dlatego, że chociaż ściana była popękana, prawda, częściowo freski były zniszczone, ale co? Ale można było to odtworzyć, bo grubość tego obrazu, prawda, pozostała i można było coś zetrzeć, coś uzupełnić. Dobrze, to tyle a propos jeszcze fresków. Więc w kaplicy cmentarnej w Monterki, to jest zresztą miejsce urodzenia malarza, była sobie Madonna Brzemienna. I teraz przeczytajmy sam wiersz. Po kawałku. Aniołowie odsuwają ciężkie zasłony, unoszą kurtynę liturgii, by w wiejskiej kaplicy w upale Monterki lśnił śpiew tajemnicy. Parafianie ustawieni poza kadrem tworzą pokorny chór, unoszący się jak żagiel ponad skałą miasteczka. Maryja stoi na scenie sama. Dzień dopiero powstał i z sierpów srebrnych winnic biegnie błogosławiony posłaniec łaski 9. miesiąca. Jeszcze przed chwilą mozolnie sprzątała w ciemności kuchni pachnącej mdławym kurzem i gorzką oliwą. Teraz jej oczy toną w wiecznej chwili i obejmują wszystko, co było w spojrzeniu Boga nieufnie bezpotomne. Jej prawa dłoń koi puls nienarodzonego, ale nie oddala proroctwa nawet o jedno uderzenie w serce ostrza odkupienia. Palce wygięte jak pękający pąk martwego drzewa dotykają uniesionego pod suknią brzucha niebieskiego świata nad światłem krzyża. Popatrzcie, kontekst widzialny i kontekst niewidzialny. Jak widzicie, sam wiersz powstaje jako ekwiwalent obrazu. To się nazywa ekfraza. Pewnie znacie, może mieliście na lekcjach polskiego takie pojęcie. Ekfraza to jest taki obraz, przepraszam, to jest taki wiersz, który się odnosi do konkretnego dzieła sztuki. Do obrazu, może być do budowli architektonicznej, może być do jakiegoś posągu. W każdym razie chodzi o dzieło sztuki. Więc formalnie rzecz biorąc, ten wiersz jest ekfrazą. Znaczy opisuje to, co jest na obrazie.
Ale popatrzcie, że nie opisuje po prostu tylko, ale jakby interpretuje to, co jest na obrazie oraz dopowiada. Dopowiada rzeczy, których nie ma na tym obrazie. Zresztą poeta mówi wyraźnie. Na przykład, kiedy mówi o tym, że mieszkańcy Monterki też są na tym obrazie, ale mówi poza kadrem. Prawda? Wyraźnie wam mówi, ja dopisuję coś, prawda? Moja wyobraźnia dokłada do wyobraźni malarza jakiś dodatkowy element. Jeśli chodzi o sam obraz, no to jest wyraźnie mowa o tym, że ten obraz jest jak scena teatralna. No bo popatrzcie, ci dwaj aniołowie, młodzi chłopcy, rozsuwają kurtynę, prawda? No i ukazuje się Maria. Tak więc jest to scena poniekąd teatralna, bo obraz, ale też i wiersz mówią o Marii, która jest w ciąży, Marii brzemiennej, która stoi jakby na scenie. I teraz poza tą sceną poeta dopisuje do obrazu, czy domalowuje do obrazu nie mieszkańców Monterki, tylko tych, którzy się wspólnie z nią modlą. I teraz rzecz polega na tym, że ten chór, trzeba zrozumieć kontekst. Poeta dobrze wie, bo de facto to jest wiersz religijny. Chciałem zwrócić na to uwagę. I nie religijny w ogóle, tylko religii konkretnej, katolicyzmu w tym wypadku. Wiele wierszy trzeba czytać w kontekście kultury, w jakiej zostały te wiersze napisane, prawda? Ten wiersz pod tym względem, nie wiem, dla Chińczyka czy buddysty z Indii jest kompletnie niezrozumiały. No po prostu jest jakaś kobieta, nie? Aniołowie istnieją we wszystkich możliwych religiach, prawda? Ale to, że to jest Maria, Matka Jezusa, prawda? To już musimy rozumieć w kontekście naszej religii. Ale ten kontekst jest dosyć głęboki. Bo kiedy poeta powiada, że poza kadrem jest jeszcze chór, ten chór z Monterki, to on się odwołuje do pewnej koncepcji religijnej, która istnieje w katolicyzmie, która mówi o tym, czym jest Kościół. Ja wiem, Kościół albo się nam kojarzy z budynkiem, prawda? To jest jedno ze znaczeń tego słowa. Kościół może się nam kojarzyć z instytucją kościelną, na przykład papieżem, biskupami, księżmi, etc., organizacją parafialną, etc., prawda? To jest Kościół w sensie instytucjonalnym, ale ten wiersz mówi coś bardzo teologicznego. Z teologicznego punktu widzenia Kościół to są, czy ci parafianie z Monterki, to nie są ci ludzie, którzy żyją aktualnie w Monterki. Istnieje takie, słyszeliście może takie pojęcie świętych obcowanie? No jak ktoś kiedyś miał jakąś religię albo coś takiego, to może kiedyś słyszał. Istnieje teologiczne pojęcie w Kościele katolickim, które się nazywa świętych obcowanie. To znaczy, że ci, którzy zmarli i wiara Kościoła mówi, że żyją jako święci, prawda? I ci, którzy są dzisiaj, prawda? To mają jakiś kontakt duchowy ze sobą i oni wszyscy razem stanowią Kościół. W sensie teologicznym
nie w sensie instytucjonalnym czy architektonicznym, w sensie teologicznym, Kościół to są wszyscy ci chrześcijanie, którzy kiedykolwiek żyli i zmarli. Są ci wszyscy chrześcijanie, którzy dzisiaj żyją, tak? Ale to nie wszystko. To są jeszcze ci, którzy się dopiero narodzą. To jest Kościół w sensie teologicznym. I w tym wierszu, kiedy poeta mówi o tym chórze, który śpiewa wraz z Marią, to mówi o Kościele w sensie teologicznym. Zauważcie jeszcze jedną rzecz. Wszystkie rzeczy, które ja tutaj mówię, które są niewidzialne, bo przepraszam, ale taki teologiczny Kościół jest niewidzialny, prawda? To jest z definicji. Już nie mówię o tych, co zmarli, ale jeszcze trzeba by sobie wyobrazić tych, co się dopiero narodzą, prawda? Więc w takim sensie mówimy o rzeczy niewidzialnej, która jest wyłącznie przedmiotem wiary, która nie daje się sprawdzić, nie wiem, naukowymi na przykład metodami. Naukową metodą to można zbadać, ile ludzi chodzi do kościoła, prawda? Dziś, czy w ostatnią niedzielę. Natomiast w sensie teologicznym, jak mówimy Kościół i mówimy, że to jest świętych obcowanie i że to są ci, co byli, są i dopiero będą, to jest obszar niewidzialny, to jest obszar wiary, to nie jest obszar wiedzy, prawda? Ale zauważcie, jak to robi poeta. Poeta, tak jak rzeźbiarz ma przedstawić jakąś rzecz niewyobrażalną, to ma wielką trudność. Bo co może zrobić? No bo musi coś zrobić materialnego. Dokładnie podobny problem, chociaż łatwiejszy do rozwiązania, ma poeta. Poeta często mówi o rzeczach niewidzialnych albo o rzeczach, które możemy doświadczyć, ale których nie możemy zobaczyć. Ktoś widział kiedyś miłość? Może widzieliście ludzi zakochanych? Może widzieliście objawy miłości, ale miłości nikt z was nigdy nie widział. Prawda? Miłość jest rzeczą doświadczalną, ale niewidzialną. Dokładnie tak samo jest z wiarą. Pani mi nie uwierzyła z tą miłością? Nie, to jest coś, co może pani doświadczyć. Ale zobaczyć? Widzi pani, wszystkie wiersze o miłości, tak samo jak wszystkie wiersze o wierze, są zbudowane w taki sam sposób. To znaczy poeta bierze obrazy, które są widzialne, po to, żeby one symbolizowały, żeby one przedstawiały, żeby dzieliły się z rzeczą niewidzialną, z doświadczeniem, które jest niewidzialne. Więc popatrzcie, Maria jak jest przedstawiona w wyobraźni poety? Jako zwykła kobieta, która w tej chwili coś tam skończyła robić w kuchni, prawda? Zauważcie nawet, że ta kuchnia jest dokładnie etniczna. To jest kuchnia włoska. Po czym poznać? Po oliwie. U was w kuchni na ogół jest masło. Oliwa to może być do smażenia czy coś, ale przecież we Włoszech chleb się je nie z masłem, tylko z oliwą. Więc wszystkie te elementy, których używa poeta, to są elementy wzięte z konkretnego doświadczenia. One są prawdziwe w tym sensie, że są namacalne, doświadczalne. Każdy z was może je zobaczyć, prawda? A po co on ich używa? Po to, żeby spróbować przekazać wam doświadczenie, które jest niewidzialne. W związku z czym robi też aluzję, że robi aluzję do krajobrazu, prawda? To jest typowy toskański pejzaż. Zrzęta. Tu są akurat słoneczniki, tam jest głęboko zaorana ziemia, ciężka, gęsta, tłusta, brązowa. Nie taka jak tu na Mazowszu, gdzie piaski i piaski, prawda? Tu zrzęta pszenica, w
W tej chwili możecie zauważyć, w Polsce na polach też już się w taki sposób zbiera zboże. No i oczywiście co? No winnice. To jest, więc słoneczniki, winnice, zaorana ziemia, pszenica, tym razem już zrzęta. To są elementy widzialne, z których poeta tworzy obrazy symboliczne. I to, o czym już wspominałem, że tam jest jeszcze ta sugestia, że samo miasteczko oraz ten śpiewający chór wiernych, że to jest żagiel ponad miasteczkiem. To, o czym wspominałem jeszcze na początku, prawda, tak wygląda wioska Monterki, czy też miasteczko Monterki. Wiejskie miasteczko, czy też, może precyzyjniej byłoby powiedzieć, rolnicze miasteczko. Więc obraz metaforyczny, obraz mówiący o metafizyce, jest bardzo mocno zakotwiczony w realności fizycznej, w pejzażu. I jak wspomniałem, obraz został namalowany do kaplicy cmentarnej. Zauważcie, co obraz przedstawia? Obraz przedstawia ciężarną kobietę, konkretną kobietę, Marię, matkę Jezusa, prawda? Ale gdzie on jest umieszczony? On, no przynajmniej pierwotnie, jest umieszczony w kaplicy cmentarnej. Do tej kaplicy cmentarnej, jak opisuje Herbert w swoim eseju, przychodziły okoliczne kobiety, kiedy były w ciąży, żeby prosić, modlić się, prawda, do Matki Boskiej Ciężarnej. Otóż zauważcie, jak symbolicznie i w wierszu, i w obrazie, ale też jest to naturalne w katolicyzmie, śmierć i życie, nowe życie, są razem, w tym samym miejscu. To jest ta cecha charakterystyczna. I to jest między innymi nawiązanie do tego, co mówiłem o teologicznym rozumieniu Kościoła jako wspólnoty tych, którzy byli, są i będą. I stąd też jest kwestia łaska dziewiątego miesiąca. Ale zwróćcie uwagę na to, że brzemienność Marii, Matki Jezusa, w katolicyzmie jest rzeczą wyjątkową. Oczywiście Maria nie była ani pierwszą, ani ostatnią kobietą, która urodziła dziecko, prawda? To jest jasne i oczywiste. Ale jeśli chodzi o Marię, to w katolicyzmie ona jest najważniejszą kobietą, a właściwie jest najważniejszym człowiekiem na świecie. Dlaczego? Dlatego, że to znowu jest kwestia wiary, prawda? To nie jest kwestia nauki, to jest kwestia wiary. Że Maria urodziła człowieka, który był Bogiem. W języku teologii katolickiej nazywamy to wcieleniem. To jest taka idea, że Bóg, który jest zupełnie różny od człowieka, chciał doświadczyć bycia człowiekiem. Aby kogoś kochać, trzeba go dobrze znać. Trzeba go dobrze poznać, albo chce się go dobrze poznać. W teologii katolickiej to jest wyrażone w taki sposób, że Bóg, chcąc doświadczyć życia ludzkiego i w ten sposób go poznać, czyli zbawić, bo to właściwie są te same słowa teologiczne, chce
poznać życie człowieka. No, żeby poznać życie człowieka, musi zostać człowiekiem. Popatrzcie, doświadczenie drugiego człowieka jest w ogóle bardzo trudne. No przecież macie przyjaciół, koleżanki, kolegów, macie osoby, które kochacie, prawda? Macie rodziców i innych członków rodziny. Jeżeli jest miłość między wami a kimś z rodziny, przyjaciół, znajomych, czy mówimy o ukochanych, to chcecie ich poznać. Na tym polega miłość, że to poznanie jest doświadczeniem dziwnym i trudnym. Chcecie, a pomyślcie, macie ukochaną babcię na przykład, albo mieliście ukochaną babcię. A czy wy rozumiecie, co to jest być babcią? Oczywiście, że nie. Wy rozumiecie, co to jest być wnukiem lub wnuczką, prawda? Być może za ileś lat będziecie mieli takie doświadczenie i wtedy zrozumiecie swoją babcię. W katolicyzmie idea miłości Boga, który jest, mówiąc językiem filozoficznym, absolutem, jest kimś zupełnie innym. Ta miłość objawiła się w taki sposób, że Bóg zechciał zostać człowiekiem, aby zrozumieć, czym jest człowiek. Czy raczej, kim jest człowiek, prawda? Jak to jest być człowiekiem? Myślę, że ten przykład z babcią jest tutaj dobry, prawda? Jest to dla was doświadczenie dzisiaj niemożliwe. Tak samo, jeżeli chcecie zrozumieć, nie wiem, swojego ojca albo swoją matką, no, musicie z tym poczekać. Otóż na tym rzecz polega, że Maria jest tym zwornikiem między Bogiem, który jest kompletnie inny. Filozofowie używają słowa absolut. A więc ktoś zupełnie inny. Maria jest dlatego tak ważna z punktu widzenia katolicyzmu i dlatego jest najważniejszym człowiekiem na świecie, że ona jest tym zwornikiem. To ona urodziła Boga. Znaczy urodziła człowieka, który jest Bogiem. Rozumiecie? To jest tego rodzaju koncepcja. Oczywiście wiersz mówi obrazami. I widzicie, tak samo jak malarz czy inny artysta, ja w tej chwili powiedziałem jakieś słowa, które mają znaczenie teologiczne. Użyłem słów. Natomiast poeta mówi obrazami, czy na przykład malarz, tenże Piero della Francesca, malował różnego rodzaju sceny ilustrujące chrześcijaństwo, prawda? Był chrześcijaninem, był konkretnie katolikiem. W związku z czym mamy obraz narodzenia, prawda? Czyli wcielenia. To jest obraz w British Museum. Jak znowu odwołałem się do tego eseju Herberta Piero della Francesca. Herbert właśnie opisuje swoje pierwsze wrażenie, że pierwszy obraz, jaki w ogóle w życiu widział Piera della Francesca, był w British Museum w Londynie i tu jest opis tego obrazu. To jest ubiczowanie, czyli mówimy o męce, o śmierci krzyżowej Jezusa, no i też kolejny obraz namalowany przez Piero della Francesca, zmartwychwstanie Jezusa. I ten obraz zresztą jest zaledwie kilkanaście kilometrów od Monterki, bo jest w mieście Arezzo. Też ten obraz jest opisany, omówiony przez Herberta w jego eseju. Tak więc zwróćcie uwagę na to, zarówno malarstwo Piera della Francesca,
jak i wiersz Polkowskiego, który odnosi się do jednego tylko obrazu, ale rozszerza paletę myślową, to są dzieła, które mówią o pewnych prawdach religijnych, o pewnych koncepcjach religijnych. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Maria jest brzemienna, ale Maria, ta, która jest tam namalowana, jest Marią wiary, nie jest Marią historyczną. Nie wiem, czy Matka Boska wiedziała, co czeka jej syna. Wierni Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich wierzą w to, że Maria od początku wiedziała, co czeka jej syna. To jest przedmiot wiary, to nie jest przedmiot wiedzy, prawda? Maria wie, kim będzie ten, którego urodzi, prawda? Ale jak to jest w wierszu opowiedziane? Za chwileczkę jeszcze raz wyświetlę końcówkę tego wiersza i zobaczymy linijka po linijce, wers po wersie, jakimi obrazami Polkowski sugeruje, że Maria dokładnie wie, co się stanie. Między innymi, przepraszam, jeszcze cofnę, chodzi o to, że tam wszystkie te obrazy z końca wiersza mówią o tym, że ona wie, że no, że czeka go cierpienie i śmierć, prawda? No, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że dzisiaj idea, że dobro związane jest z cierpieniem albo z wyrzeczeniem, albo że może mieć też takie, powiedziałbym, niemiłe elementy, no nie jest specjalnie popularna. Dzisiaj nawet chrześcijanie chcieliby być zbawieni za darmo. Ale pamiętajmy o tym, że obraz pochodzi z XVI wieku i wiersz poety odnosi się do takiej wizji chrześcijaństwa, która widzi, że no, świat jest zły i żeby zaistniało jakiekolwiek dobro, trzeba się liczyć z tym, że istnieje dużo zła. Nie chcę tutaj się odwoływać do najbliższych, do ostatnich wydarzeń, prawda, na przykład na Ukrainie, prawda? Ale każde dobro, na przykład wolność czy niepodległość mojego kraju, związane jest z ryzykiem zła. No, to może być, nie wiem, symbolem tego może być Bucza albo cokolwiek innego, prawda? W każdym razie narodziny i śmierć istnieją w jednym obrazie. Pierwotnie, prawda, ten fresk znajdował się w kaplicy cmentarnej, o czym była już mowa. Zobaczmy to zakończenie wiersza. Jej prawa dłoń koi puls nienarodzonego. Pamiętajcie ten gest, prawda? Przyłożenie do pod piersią, prawda? Ale nie oddala proroctwa nawet o jedno uderzenie. Jaka jest fraza w języku polskim? Uderzenie serca. A co tu jest napisane? Widzicie, jakie sztuczki robi poeta? Drobne rzeczy. Drobna zmiana frazy, która jest ugruntowana w języku. Ale to te dwa wersy trzeba czytać razem. Proroctwa nawet o jedno uderzenie w serce ostrza odkupienia. A to ostrze odkupienia, to pamiętacie z obrazów religijnych, co się dzieje z Jezusem na krzyżu, prawda? Żeby sprawdzić, czy on żyje, czy nie, żołnierz po prostu ugodził go
włócznią, prawda? Palce wygięte jak pękający pąk martwego drzewa. Jak ktoś zna, widział wiele rzeźb przedstawiających Jezusa na krzyżu, to pękający pąk martwego drzewa. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest aluzja do rzeźby drewnianej Jezusa, który już umarł na krzyżu, prawda? Zauważcie, jak macie różnego rodzaju krzyże, które są rzeźbami, prawda? To drewnianymi rzeźbami, to zwróćcie uwagę na to, jak ułożone są palce. Te palce dotykają uniesionego pod suknią brzucha niebieskiego świata. No, jak to jest niebieski świat? No to jest ten Jezus, prawda? Ale to jest metafora, prawda? To jest zamiennik tego płodu, po prostu mówiąc językiem biologii. Prawda? Nad światłem krzyża. No to, co mówiłem poprzednio, że w tej wersji, znaczy w tym wierszu, Maria jest w pełni świadoma tego, co czeka jej syna. Prawda? Znaczy, mowa o krzyżu. Ale zwróćcie uwagę na to, że nie jest mowa o krzyżu. Jest mowa o świetle krzyża. To, co wam mówiłem na początku naszego spotkania, że współczesne wiersze trzeba czytać bardzo uważnie, bo drobna zmiana frazy, bo drobna zmiana... jeden przymiotnik jest w stanie zmienić sens rzeczownika. Albo jedno dopowiedzenie coś do czegoś może zmienić sens. I taki mamy tutaj przypadek. Maria nie tyle widzi krzyż, co światło krzyża. No, czym jest światło krzyża? Światło krzyża to jest to, co się stanie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. W gruncie rzeczy mówimy o tym, że mowa jest o religii, mowa jest o tym, co powstanie później. I teraz tak. Popatrzmy na ten wiersz od nowa. Aniołowie odsuwają ciężkie zasłony, unoszą kurtynę liturgii, by w wiejskiej kaplicy w upale monterki lśnił śpiew tajemnicy. Parafianie ustawieni poza kadrem tworzą pokorny chór, unoszący się jak żagiel ponad skałą miasteczka. Maryja stoi na scenie sama. Dzień dopiero powstał i z sierpów srebrnych winnic biegnie błogosławiony posłaniec łaski dziewiątego miesiąca. Jeszcze przed chwilą mozolnie sprzątała w ciemności kuchni pachnącej mdławym kurzem i gorzką oliwą. Teraz jej oczy toną w wiecznej chwili. I obejmują wszystko, co było w spojrzeniu Boga nieufne, bezpotomne. Jej prawa dłoń koi puls nienarodzonego, ale nie oddala proroctwa nawet o jedno uderzenie serca ostrza odkupienia. Palce wygięte jak pękający pąk martwego drzewa,
dotykają uniesionego pod suknią brzucha niebieskiego świata nad światłem krzyża. Mam nadzieję, że teraz ten wiersz jest dla was bardziej zrozumiały.